Kolejne pytanie będą zadawali państwo posłowie Wiesław Buż i Marcelina Zawisza. Dotyczy procedur wypowiadania pracownikom ochrony zdrowia umów o pracę. W imieniu ministra zdrowia odpowiadał będzie pan minister Maciej Miłkowski. Jest obecny na sali. I proszę pana posła Wiesława Buża o zadanie pytania. Dziękuję bardzo, panie marszałku, Wysoka Izbo, panie ministrze. Zaniepokojony sytuacją w samodzielnym publicznym zespole opieki zdrowotnej w Lesku oraz informacjami przekazanymi przez Ogólnopolski Międzyzakładowy Związek Zawodowy Personelu Pomocniczego w Ochronie Zdrowia podejrzewam, że w placówce tej mogło dojść do szeregu nieprawidłowości związanych z zatrudnieniem oraz wykonywaniem podstawowych obowiązków pracowniczych wobec osób zatrudnionych na stanowiskach celowej, sanitariuszy szpitalnych oraz sprzątaczek. Dzięki temu nie trzeba było im zwiększać wynagrodzeń, a obowiązki wykonują te same. Ta przyczyna i forma uzasadnienia wypowiedzenia jest bezpodstawna i nie posiada żadnej argumentacji faktycznej i prawnej. Pracownik nie może odpowiadać za sytuację ekonomiczną szpitala i brać odpowiedzialności za zaciągnięte zobowiązania placówki. Ponadto zmiana wynagrodzenia odbiera salowym dodatki regulaminowe za pracę w nocy, niedzielę i święta. Jak podają, tracą około 800 zł. Wynikłe z podwyżek minimalnego wynagrodzenia koszty miał pokryć Narodowy Fundusz Zdrowia, ale w przypadku szpitali ich dyrekcje twierdzą, że Narodowy Fundusz Zdrowia pokrył tylko część ich wydatków, a placówki szpitalne nie mają środków na pokrycie pozostałych części. Samorządy alarmują, że jeśli rząd nic w tej sprawie nie zrobi, wiele szpitali stanie na krawędzi bankructwa i wiele osób straci pracę. Proszę o informację, a co rząd zamierza zrobić w tej sprawie i na jakiej podstawie prawnej występuje dopuszczalność zmian stanowisk przez dyrekcję dotyczącą osób wykonujących pracę salowej, sanitariusza szpitalnego i przemianowanie jej na stanowiska sprzątaczki i sprzątacza. Taka sytuacja, chciałem zaznaczyć, występuje nie tylko w przywołanym szpitalu, w przywołanej placówce, ale jak docierają kolejne sygnały, że postępuje to narastająco w całym kraju. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu posłowi. Zapraszam na mównicę pana ministra Macieja Miłkowskiego. Szanowny panie marszałku, szanowny panie pośle, dziękuję za pytanie. Jeśli chodzi o system wypowiadania umów akurat, czy to w podmiocie leczniczym, czy w każdym innym przedsiębiorstwie w Polsce, to do zasad wypowiadania umów stosujemy normalnie kodeks pracy i są unormowane tam prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. I zgodnie z artykułem 29 paragraf 1 kodeksu pracy umowa o pracę określa stronę umowy, rodzaj umowy, datę zawarcia, warunki pracy i płacy, w szczególności rodzaj, miejsce wykonywania, wymiar czasu pracy, a także termin rozpoczęcia pracy. Zmiana jakiegokolwiek elementu, tych istotnych elementów umowy o pracę może nastąpić w drodze porozumienia stron, niezależnie od tego, czy jest na korzyść, czy na niekorzyść pracownika, za zgodą stron, w drodze jednostronnej decyzji pracodawcy, gdy jest na korzyść pracownika, bądź w drodze wypowiedzenia warunków pracy lub płacy w trybie artykułu 42 Kodeksu Pracy, tak zwane wypowiedzenie zmieniające. Wypowiedzenie zmieniające polega na jednoczesnym wypowiedzeniu pracownikowi dotychczasowych warunków pracy i płacy oraz zaproponowaniu nowych warunków, a dodatkowo w przypadku, gdy umowa o pracę jest zawarta, jest na czas nieokreślony, powinno zawierać uzasadnienie. Każda konieczność wynika istotnej zmiany wynikających z warunków pracy i płacy, na przykład wymiar etatu, miejsce wykonywania pracy czy wysokość wynagrodzenia, i w tym przypadku pracodawca ma obowiązek zachować wszelkie wymogi formalne, które są podstawą wypowiedzenia zmieniającego. Jeśli chodzi o
pracownikowi oczywiście jest to nowe warunki pracy lub płacy pracownik powinien przyjąć na piśmie i pracownikowi, tak jak każdemu pracownikowi nie tylko w podmiotach leczniczych, przysługuje wypowiedzenie, odwołanie do sądu pracy i przysługuje roszczenie o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne i przywrócenia na dotychczasowe warunki pracy lub odszkodowanie. Wybór roszczenia zależy od pracownika. My jako Ministerstwo Zdrowia zawsze analizujemy, monitorujemy sytuację ustawy o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia. Mamy zespół trójstronny do spraw ochrony zdrowia, który regularnie się spotyka i na tych spotkaniach uczestniczymy wspólnie jako strona rządowa razem z Inspekcją Pracy i zawsze analizujemy sytuację i służymy pomocą i pracownicy wszyscy wiedzą, jaka jest ścieżka ewentualnych, gdzie można zgłaszać naruszenia, bo to jest do sądu pracy. Inspekcja pracy jest w stałym kontakcie i za każdym razem, jak się spotykamy, informujemy o tym wszystkie strony. Jeśli chodzi i dochodzą do nas czasami informacje i te wszystkie informacje przekazujemy do Inspekcji Pracy celem przeanalizowania. Są przeprowadzane kontrole, między innymi w Lesku, ale do czasu, kiedy kontrole się nie zakończą, możemy tylko mówić, że kontrola taka trwa. Jeśli chodzi o środki finansowe, które zostały przekazane świadczeniodawcom, to zgodnie z ustawą o najniższym wynagrodzeniu, ponieważ głównym płatnikiem w niektórych przypadkach jedynym płatnikiem jest Narodowy Fundusz Zdrowia za świadczenia realizowane przez podmioty lecznicze, za wykonane świadczenia gwarantowane zgodnie z posiadanymi umowami. Narodowy Fundusz Zdrowia przyjął zmianę wycen, które następowały od 1 lipca i te zmiany wycen powodują najwyższą w historii jednorazową podwyżkę w systemie ochrony zdrowia. To jest około 18,5 miliarda złotych zostało przekazane na wynagrodzenia, na wzrost wynagrodzeń w ciągu 12 miesięcy. Jednocześnie Narodowy Fundusz Zdrowia już od końca lipca zawierał aneksy do tych umów i zawarł około 32 tysięcy aneksów i niezależnie od tego pierwotnego wyliczonego skutku finansowego, który, tak jak powiedziałem, wynosił 18,5 miliarda złotych, na podstawie rekomendacji prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 65 z bieżącego roku i który uwzględniał również nie tylko wynagrodzenia dla pracowników, którzy zostali wymienieni w ustawie, ale również pracowników innej działalności, którzy też zostali uwzględnieni, jak również pracownicy kontraktowi, żeby pracownicy, którzy działają nie na umowę o pracę, również mieli adekwatne do tych podwyżek podwyżki. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Drugie pytanie zada pani posłanka Marcelina Zawisza. Szanowny panie marszałku, szanowny panie ministrze. Mówimy tutaj o patologicznej sytuacji, gdzie wykorzystując ustawę o minimalnych wynagrodzeniach, pracownikom zmienia się miejsce pracy z salowej na przykład na pracownika higieny szpitalnej. Kiedy pracownicy nie godzą się na tego typu działania, dostają informację od dyrektora, że w związku z tym na ich miejsce zostanie wprowadzona firma zewnętrzna, tak zwany outsourcing. To jest patologiczna sytuacja, która prowadzi do tego, że ustawa, która miała gwarantować
podwyżki dla pracowników ochrony zdrowia medycznych i niemedycznych jest omijana. Dlatego nasze pytanie brzmi, co robicie, żeby naprawić tę sytuację? Bo ja rozumiem, te historyczne podwyżki, o których pan minister mówi, nie dotyczą tych pracowników, bo oni nawet jeżeli dostaną teraz podwyżkę, to nie będą dostawali podwyżek systemowo. W związku z czym dwa pytania. Czy planowana jest nowelizacja ustawy o minimalnych wynagrodzeniach tak, żeby chronić tych pracowników, którzy są najbardziej wrażliwi, czyli pracowników niemedycznych? I drugie, czy planowane jest przygotowanie jakichś zmian legislacyjnych mających uniemożliwienie wprowadzania outsourcingu w placówkach ochrony zdrowia, tak żeby zaprzestano szantażu pracowników niemedycznych, że na ich miejsce zostanie wprowadzona zewnętrzna firma? Dziękuję. Bardzo dziękuję. Zapraszam ponownie pana ministra na mównicę. Dziękuję bardzo serdecznie jeszcze za to dodatkowe pytanie. Sama ustawa o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia nie jest podstawą do zmiany warunków pracy i płacy. To ten stan musi być obiektywny, musi wynikać z obiektywnych przyczyn i za każdym razem jest indywidualnie oceniany przez inspekcję pracy, ewentualnie później przez sąd pracy. Jeśli chodzi o pracę nad tą ustawą, to tak jak powiedziałem, w ministerstwie pracuje zespół do spraw, trójstronny zespół do spraw ochrony zdrowia i ta ustawa jest jedną z ustaw, które za każdym razem negocjujemy, rozmawiamy na temat ewentualnych ulepszeń, jak również za każdym razem monitorujemy zasady wdrażania tej ustawy. Tak jak wcześniej mówiłem, w tej ustawie dopiero od 2 lat zostały bardzo istotne, dokonane zmiany, także w tym zakresie właśnie ten zespół trójstronny bardzo mocno monitoruje i zawsze uzgadnia. Nie możemy powiedzieć, czy będą jakieś zmiany, bo cały czas na tym zespole te analizy są przeprowadzane. Jeśli chodzi dodatkowo o środki, które pracodawcy mają i posiadają, to w ogóle Ministerstwo Zdrowia przygotowało jednolitą płatność dla wszystkich podmiotów leczniczych, żeby właśnie podmioty lecznicze, pracodawcy mieli zdecydowanie większą możliwość zatrudnienia pracowników takich, jakich potrzebują. Znowu pytanie o to, czy będzie zakazany outsourcing. Nie są prowadzone takie prace. Nie są prowadzone prace, żeby pracownik tylko i wyłącznie mógł wykonywać pracę na umowę o pracę. Zakaz umów cywilnoprawnych, żeby był zastosowany w podmiotach szpitalnych. Wiemy, że wiele, nie tylko pracowników działalności pomocniczej, czasami są to firmy zewnętrzne, są to firmy, nie wiem, które monitorują wyroby medyczne w szpitalu, dokonują kalibracji różnych rzeczy. To są umowy przeważnie cywilnoprawne, nie są to na umowę o pracę. Nie ma każdy specjalistów czy wysoko wykwalifikowanych informatyków czasami. W związku z tym nie planujemy zmieniać, zresztą część lekarzy, część pielęgniarek, wysoko wykwalifikowany personel medyczny również nie zawsze jest na umowę o pracę i to jest zawsze decyzja 2 stron. Także dziękuję bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję panu ministrowi.